Dzień dobry, witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy od pytania od Izabeli. Izabela pyta, jak to jest z glikogenem na keto? Żeby wejść w keto, trzeba spalić cały glikogen, prawda? Potem czerpiemy energię z ketonów, ale do wysiłku na wysokim tętnie, jak na przykład bieganie, większość energii pochodzi z cukru we krwi i glikogenu. Więc czy glikogen będzie się odnawiał w mięśniach i z innych substratów niż węglowodany? Czy trzeba się pogodzić ze słabszymi treningami i słabszą kondycją? Droga Izabelo, to jest bardzo fajne pytanie i jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i różne jej rodzaje na keto, to ja zrobiłam, chyba już z rok temu, taką serię właśnie poświęconą aktywności, więc tam na pewno więcej szczegółowych informacji znajdziesz. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że to spalanie glikogenu rzeczywiście ma miejsce na początku ketoadaptacji i po części jest to przyczyna tego, że na początku swojej ketoprzygody możemy być słabsi treningowo, ale jest to też trochę takie uproszczenie, ponieważ nasz organizm tak naprawdę nie traci w zupełności tego glikogenu, szczególnie mięśniowego. Po pierwsze, dlatego, że my jemy cały czas te węglowodany również na keto, no chyba, że ktoś jest na jakimś karniworze i w ogóle nie je żadnych węgli, ale tak czy inaczej te węglowodany jemy i one się trochę w tych mięśniach w postaci glikogenu mogą kumulować, dlatego że jeżeli przejdziemy ketoadaptację i naszym preferowanym paliwem są ciała ketonowe, to nawet podczas wysiłku Twój organizm będzie maksymalnie długo korzystał na tyle, na ile może właśnie z tych ciał ketonowych, z kwasów tłuszczowych. A dopiero później sięgnie po ten glikogen, który będzie zmagazynowany w mięśniach i dlatego też ten glikogen nam się rzeczywiście magazynuje. Kolejna sprawa jest fantastyczny proces glukoneogenezy, o którym też już mówiłam na kanale, który właśnie sprawia, że chociażby z białka, ale nie tylko, nasz organizm wytwarza sobie ten glikogen, glukozę i tym sposobem to nie jest tak, że my nie mamy w ogóle zapasów glikogenu będąc na keto, bo je mamy. I tutaj też o tym kiedyś mówiłam, już nie pamiętam z którego roku to były badania, ale były badania na sportowcach, którzy byli na keto i nie byli na keto. I tak naprawdę uzupełnienie glikogenu po wysiłku fizycznym następowało praktycznie tak samo szybko, u jednej i u drugiej grupy, mimo tego, że ci sportowcy na keto wcale nie ładowali węglowodanów po posiłku. Także naprawdę nasz organizm uzupełnia sobie te zapasy. A kolejna sprawa jest też taka, że jeżeli czujemy spadek energii, jak już jesteśmy po adaptacji okołotreningowo, to naprawdę ja polecam te węglowodany sobie ładować i sprawdzić, jak się czujemy wtedy. Na przykład deryboza jest jednym z cukrów, który warto sobie wprowadzić na przykład do jakichś koktajli okołotreningowych, czy po prostu wypić na przykład z elektrolitami, ale niektórzy fantastycznie się czują, na przykład sobie zjedzą banana okołotreningowo i im to pomaga właśnie w lepszym, bardziej efektywnym treningu, więc warto po prostu to sprawdzić. Ładowanie węglowodanów okołotreningowo jest jedną z metod na uzupełnienie tego glikogenu i zwiększenie jakby efektywności naszych treningów, ale nie u wszystkich jest to potrzebne, bo nawet jeżeli są osoby, które tych węglowodanów nie ładują, to i tak korzystają z glikogenu i to potwierdzają badania. Mariola. Witam ponownie Pani Janno. Wszędzie znajduję porady na obniżenie kortyzolu. U mnie jest na odwrót. Po analizie okazało się, że jest on niski. Jakie są tego przyczyny? Jak podwyższyć jego poziom w sposób naturalny? No tutaj sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ temat jest długi, ale rzucam hasło wyczerpane nadnercza. Wyczerpanie nadnerczy nie jest terminem naukowym, od razu zaznaczam, natomiast uważam, że ma sporo w tym jest jakby prawdy i warto ten temat zgłębić. O co chodzi w skrócie? Nasze nadnercza produkują hormony stresu, między innymi kortyzol. I rzeczywiście u osób, które są mocniej narażone na ten stres, ten kortyzol idzie w górę i jest to problemem. Ale to jest tak, że jeżeli mamy przewlekły jakiś na przykład problem, przewlekły stres i ten kortyzol jest produkowany w dużej ilości, to w pewnym momencie nasze nadnercza mówią stop,
I zaczynają tego kortyzolu produkować coraz mniej, bo po prostu już nie mają zdolności mocy przerobowych i zdolności produkcyjnych, tak mówiąc obrazowo. Dlatego też mówi się o kilku fazach wyczerpania nadnerczy i tak jak w pierwszej fazie ten kortyzol jest wysoko, to później on zaczyna się obniżać i w kolejnych fazach, czyli im dalej w las, tym ten kortyzol potrafi być niższy. Nie wiem, czy to jest u Ciebie jakby przyczyna niskiego kortyzolu, ale na pewno nie polecam Ci, co podnosi nam kortyzol. No stres. Nie polecam Ci tutaj się denerwować i stresować i stwarzać sobie jakieś sytuacji stresowych, bo być może właśnie ten kortyzol jest niski, dlatego że przez długi czas był wysoki. Warto w takim wypadku dobadać pozostałe hormony nadnerczy, chociażby DHEA, DHEAS, androstendrion, ACTH, jakby zrobić sobie taką kompleksową diagnostykę nadnerczy. No i też się poobserwować, bo z tym zespołem wyczerpanych nadnerczy wiążą się też różne objawy, także tutaj też pod tym kątem po prostu się obserwujemy. Ale być może, jeżeli rzeczywiście kortyzol masz niski, a nie dotyczy Cię ten problem, to czasem takie stresory typu aktywność fizyczna, typu morsowanie, typu sauna, typu post przerywany IF, to są też stresory, które stymulują nasz układ nerwowy. Ale tak naprawdę rzadko się zdarza raczej, żeby ktoś był tak wychillowany, że ma po prostu tak niski poziom tego kortyzolu. No ale warto właśnie sobie ten nasz układ stymulować i jakby dopasowywać też ten styl życia do tego, co się w danym momencie dzieje. Marzena, dziękuję za Pani wartościowe filmy. Czy mogłaby Pani powiedzieć coś na temat PMS oraz bolesnych miesiączek w odniesieniu do sposobu odżywiania? Czy stan ketozy może wpłynąć jakoś na samopoczucie? Tak, oczywiście. W ogóle nasza dieta, to co jemy i to jaką mamy wagę i czy na przykład nie chudniemy, bardzo mocno wpływa na nasze hormony. Pamiętajmy o tym, że jeżeli przechodzimy na dietę ketogeniczną, to u niektórych osób może się poprawić tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o miesiączkowanie, wszystko wyregulować i rzeczywiście to się dzieje, ale u niektórych osób jest wręcz przeciwnie. I ja też dostałam wiele takich pytań. Może to być związane z bardzo szybką utratą wagi, może to być związane z tym, że niektórzy przechodzą ketoadaptację w sposób zupełnie niezbilansowany i jedzą na przykład bardzo mało. Przy bardzo małej kaloryczności może nam się okres nie pojawić. Więc tutaj na to jakby zwracamy uwagę, ale też nieraz te takie dysregulacje hormonalne są chwilowe i przez pierwszych parę tygodni czy nawet miesięcy niektóre kobiety to obserwują. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o PMS, jeżeli chodzi o miesiączkowanie, to na keto zazwyczaj sytuacja się poprawia, na dobrze zbilansowanym keto. Dlaczego? Bo chociażby insulina nasza się obniża, się reguluje, grelina się reguluje i gdy regulujemy pewne hormony, to pozostałe hormony razem jakby idą za tym. Tak? Nasze, można sobie wyobrazić układ hormonalny jakie takie jedne koło i ruszenie jednego systemu powoduje jakby ruszenie kolejnych, zarówno w stronę dobrą, jak i w stronę niekoniecznie dobrą. No ale tutaj żywienie ketogeniczne może pomóc. Bardzo często stan ketozy wpływa na poprawę jakości snu, co też jest tutaj w tym temacie istotne. Tak samo jeżeli chodzi właśnie o apetyt, czy takie rzucanie się na jedzenie, też zazwyczaj jest to regulowane, więc to jest bardzo ważne. Jeżeli pytasz, Marzeno, o jakieś konkretne rzeczy, to chociażby BHB, czyli jedno z ciał ketonowych, i teraz trudne nazwy, blokuje nam inflamasom NLRP3, który odpowiada właśnie za stany zapalne i nieraz jest właśnie powiązany z naszym układem hormonalnym. Więc te reakcje zapalne, które są powiązane chociażby właśnie z PCOS-em, różnymi problemami, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną kobiet, to wszystko się reguluje. Warto tutaj też pamiętać właśnie o śnie, o aktywności, o spożywaniu odpowiedniej ilości błonnika, o chociażby nawet jedzeniu warzyw krzyżowych, które też, jak pokazują badania, potrafią obniżać poziom, jeżeli mamy nadmierny estrogen, nadmierne ilości estrogenu w organizmie, czyli tutaj jakaś, nie wiem, kapusta, brokuł, kalafior i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to nasze keto jest zbilansowane, to będzie to pozytywnie działać na nasz układ hormonalny. Pytanie od Pawła. Co z kwasem fitynowym, który powoduje, że wchłanialność jest prawie żadna, a dużo go w zielonym? Kwas fitynowy rzeczywiście potrafi hamować wchłanianie składników odżywczych, natomiast kwas fitynowy nie jest wcale zły. Czym jest w ogóle kwas fitynowy? Kwas fitynowy jest
elementem, który znajdziemy szczególnie w dużej ilości w nasionach roślin. I on przechowuje fosfor w tym nasieniu. I wtedy, kiedy nasienie już wykiełkuje, kiedy pojawi nam się na przykład roślina, to kwas fitynowy jest znacznie mniejszy, ponieważ jakby właśnie udostępnia roślinie ten fosfor do użytku. Dlatego też wcale w roślinach zielonych tak dużo, czyli w tych jakby liściastych, nie ma tak dużo już kwasu fitynowego. Dużo więcej go znajdziemy właśnie w orzechach, w nasionach itd., itd. I jakby to prawda, że on potrafi ograniczyć wchłanianie substancji odżywczych i dlatego na przykład kiełkowanie, moczenie ogranicza ten kwas fitynowy, ale to też nie jest tak, że on jest całkowicie zły, bo powiem Wam o jednym badaniu, które właśnie pokazało, że może przeciwdziałać kwas fitynowy insulinooporności. Jest to dość dobre, rzetelne badanie. Także ani jakby znowu nadmiar będzie niedobry i za mało też niekoniecznie będzie dla nas dobry, więc ja bym tak tego kwasu fitynowego się bardzo, bardzo nie bała. Poza tym to też jest tak, że na przykład kwas fitynowy mamy w orzechach i jeżeli rzeczywiście jemy orzechy nienamoczone, to możemy sobie ograniczyć wchłanianie substancji odżywczych z tych orzechów, z tego posiłku, ale nie już na przykład z kolejnego posiłku, na przykład jak nie wiem, obiadu, który będziemy jeść, bo to działa jakby w danym momencie, tak? Czyli w danym posiłku, jeżeli mamy kwas fitynowy, no to troszeczkę to wchłanianie będzie ograniczone. Potter Nowak. Dziękuję za cenne porady. U siebie zaobserwowałem pewien problem. Jak zaczynam suplementować magnez, to łapę mnie skurcze. Czy mam go wystarczająco i zaburzam proporcje pomiędzy magnezem a potasem, bo już zupełnie zgłupiałem. Czasami wydaje nam się, że jest jakaś zależność, a niekoniecznie ta zależność musi być. Chcę, żebyście też o tym pamiętali. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że sobie wmawiasz, że to magnez jest przyczyną Twoich skurczów, ale może tak się dziać, bo ogólnie magnez pomaga nam tych skurczów się pozbyć. Ale tutaj, jeżeli chodzi o skurcze, rzeczywiście ważna jest równowaga wszystkich elektrolitów. Polecam Ci zbadać sobie potas chociażby we krwi, bo on powinien być na poziomie przynajmniej 4,5. Więc przy keto, no, szczególnie na początku keto, nie tylko magnez, ale potas należy suplementować. Tym bardziej, jeżeli nie jemy na przykład wielu produktów, które ten potas w sobie mają. Więc warto sobie to zbadać. Tak samo solenie potraw będzie istotne, więc jeżeli suplementujesz magnez to i dalej masz skurcze, albo masz wtedy skurcze, no to zadbaj też o suplementację pozostałych właśnie elektrolitów, czyli przynajmniej solenie potraw i potas i wtedy jakby zobacz, co się dzieje, ale ogólnie od samej suplementacji magnezu nie powinniśmy mieć jakby skurczów wzmożonych. Nie wiem, co mogłoby być tego przyczyną. Jeżeli, tak jak mówię, uzupełniamy też jakby pozostałe elektrolity i nie nabawimy się jakichś dużych niedoborów. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za kolejne Keto Q&A. Zapraszam Was do zadawania oczywiście pytań, nowych pytań w komentarzach. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!